Krzysztof Kolany, analityk bankier.pl. W dzisiejszym wykresie tygodnia zagości wskaźnik cen dóbr i usług konsumpcyjnych, potocznie zwany inflacją i będący najpopularniejszym wskaźnikiem inflacji cenowej w Polsce. Główny Urząd Statystyczny poinformował, że w lutym wskaźnik ten był o 1,2% wyższy niż rok wcześniej, co było wynikiem tylko nieznacznie wyższym od oczekiwań ekonomistów. Zaskoczyły natomiast rewizja danych za styczeń, gdy i tak sensacyjnie niski wynik 0,9 obniżono do 0,7. Był to efekt zmian w tak zwanym koszyku inflacyjnym, czyli w systemie VAT, jaki GUS przypisuje poszczególnym kategoriom dóbr i usług. Istotnie zwiększyła się waga w kategorii transport. W mniejszym stopniu wzrosła także waga cen hoteli i restauracji. Natomiast relatywnie zmalało znaczenie wydatków na nośniki energii, na zdrowie oraz na odzież i obuwie.